Witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek DDS2, no i znowu Archipelag. Muszę obsłużyć tych wszystkich klientów, których tutaj odznaczyłem od dealerów, no po to, żeby znowu pod nich poszli, ale generalnie rzecz ujmując, no to oni mi tutaj wisieli. Mogłem ich odrzucić, tak? Mogłem ich odrzucić, ale doszedłem do wniosku, że czemu? To jest zawsze pieniądz dla mnie, więc zabrałem kupę towaru oczywiście ze sobą. No i teraz samochód gdzieś tam zostawiłem na archipelagu, no i teraz właśnie działam tutaj w aspekcie obsługi klienta, nie? Można i w ten sposób. Zresztą powiem Państwu szczerze, że było nie było, to taki powrót do korzeni, nie? Do tego, co żeśmy na początku robili, to też całkiem fajne jest. Więc czemu nie skorzystać? Czemu tego nie zrobić? Myślę, że można. Dobra, śmignijmy sobie tutaj może. Z uwagi na fakt, że tam będę miał klienta lub klientów. Już można powiedzieć, że zapomniałem, jak to jest, bo odpuściłem sobie zarówno małą wyspę, jak i archipelag i tutaj wszyscy byli obsługiwani przez właśnie naszych pracowników. Natomiast teraz taki właśnie powrót do tego. I takiej ilości właśnie takich tych pierwszych smakołyków, które żeśmy wytwarzali, no to aż można powiedzieć w cudzysłowie i przysłowiowo. O kurde. Łezka wokół kręci, nie? Że tak było, powiedzmy, te 100 odcinków temu, nie? Także ciekawie. Czekajcie, bo gdzie ja to miałem lecieć? Tutaj miałem lecieć. No właśnie. Też tutaj sporo osób żeśmy obsługiwali, sporo osób chciało od nas towar i tak dalej. Więc fajnie. Mnie się to akurat podoba, no i postanowiłem zabrać Państwa w tę podróż. Obczęstujmy gościa, a może jeszcze się tam trafi. Przestań machać, ćpaj. I tyle. Dobra, gdzie dalej? No dalej musimy skoczyć sobie... O, a właśnie, też dawno nie jeździłem autobusem. Więc możemy od drugiej strony ugryźć temat. Tu jest przystanek. Jeszcze tylko zerknę. Dobra, jak tutaj dojadę, to potem sobie z buta tędy skoczymy. Niech i tak będzie. Bo auto mam tu. Także trzeba będzie to pozałatwiać. No i czasami warto się tam cofnąć, powiedzmy, nie? Jedna rzecz. Jeżeli chodzi o ponowne przypisanie do dealerów tych naszych klientów, przypisałem wszystkich oprócz Jamala. Jamal Thompson. Będziemy patrzeć, jak tam z czasem on będzie chętny do zamawiania u nas towaru jako zielony, no bo skoro ci zieloni po jakimś czasie stają się pracownikami, no to okej, okay, niech i tak będzie. Natomiast w jedynce trochę inaczej to wyglądało, no bo tam też no, jakiś tam czas musiał upłynąć i wtedy jakiś tam klient stawał się właśnie naszym pracownikiem, nie? Tylko dokładnie nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. No masło maślane, no ale dobra. Niech i tak będzie. Musimy jakoś tam się dostać do kolejnych klientów. Alpaka? Można i tak. No, tu jest miejsce dla dealera i... Aha, i Florencja. Przepraszam. Nie chciałem przeszkadzać. Tak trochę, kurczę. Dobra, tutaj będziemy mieli klienta, więc musimy odbić. To nie oni. O, chyba, czyżby trzech, tak? Amfunia, proszę uprzejmie, dwójeczkę dla pani.
elegancko. Amfunia. Oj, pamiętacie jak to było na początku, jak żeśmy na Amfunii kokosy zbijali? Bo nie było nic lepszego. Dobra, i jeszcze jeden gramol. Proszę. Nie wiem, czy tamten... Tamten to chyba nie jest naszym klientem, to ciśniemy przez ten, przez mostek. Jeszcze tam, na tamtej wyspie mamy. Więc oczywiście trzeba będzie to załatwić. O, tutaj nikogo chętnego nie ma. Ja myślałem, że tutaj będą machać. No, gimme, no. Taka spragniona. Proszę uprzejmie. I to już chyba wszyscy, tak? Tak? Tak, kółeczko zniknęło. No to my ciśniemy. Zaboli? Oczywiście. Jeszcze się upewnię. A gdzie ty? O kurna, ale mi się... Gra mi się zwiesiła. No gdzie do wody, kurwa? Synu. O, próbujemy przyjąć cię z powrotem do gry. Twoje połączenie sieciowe jest niestabilne. Nie radzę, kuźwa, ze mną tak pogrywać. Moje połączenie jest aż nadto stabilne. Kuźwa mnie wzięło do tej wody. No dobra, ale połączyli mnie z powrotem. Nvidia GeForce Now, proszę państwa. Nie no, usługa jest dobra, tylko właśnie czasami ma takie dziwne jazdy. Niemniej, my tutaj mamy sporą ilość klientów. Nigdy nie masz pewności, synu. Mamy raz. A jak się patrzysz na zegarek, to mnie nie widziałaś. Dwa. Marynia. Może gdybym zaczął od nowa, coś z przerażeniem, kuźwa, o tym myślę, to by dziewczyny wszystkie miały włosy. To jeszcze... Jeden klient gdzieś się czai i się nie boi. Pytanie gdzie, bo go kuźwa nie widzę. Ale to u mnie standard. Pewnie gdzieś stoi, cholera. O, jest, dobra. No, buenas rachos, kuźwa, masz. Dobrze, nie komentuj tego. Dobra, mamy tutaj kogoś do obczęstowania. Ta pani ma włosy. No pani taka starszawa, lubi sobie zajarać elegancko. Dobrze, 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 dobrze. O, i mamy jeszcze przy naszej starej chawirce, tam za nią właściwie, klientela. Tutaj też jest miejsce. Dobra. Tak, I got it. Albo I've got it. Dobra, masz piątala. I to chyba wszyscy. Tak jest. Jamala jak nie było, tak nie ma. Szkoda. Natomiast mam sporo klientów na Kaliehan. O matko i córka. No dobra, no. Jeżeli chodzi o Kaliehan, to jeśli ja wezmę i pozbędę się znowu jakby tych klientów, odepnę od dystrybucji, od dealerów, to ich będzie cała masa. A wiecie co, czekajcie, a może by paliwa trochę kupić, skoro tutaj jesteśmy. No nie chcę z bagażnika wyciągać, bo tamto na czarną godzinę, o, a tu gościu ma tylko dwa. Ciekawe. No, goodbye, friendsu. I zatankujmy. No dobra, ciśniemy na ten Kaliehan. Tylko teraz... O Jezusie, kochany. Z tym parkingiem. No patrz, no. A weź tu teraz uciekaj przed milicją, nie? To jest dopiero. No dobrze.
No dobra, zobaczymy, kogo my tutaj mamy. Szafka dealera Santiago. Santiago Garrido. I ty jesteś ustawiony w terenie. A wiecie co, a może by... To on ma sześciu, tak? Olivia Gomez z komisu. I nie wiem, kto tu może być zielony. Natomiast zobaczmy na mapie, kto dokładnie tutaj sprzedaje. To jest właśnie ten Santiago. A tutaj jest Jonathan. No dobrze, niech będzie. Czyli tych wycofujemy. Ten miał tylko dwóch, ty, a ja się kurna bujam z tymi miglancami. No ja żeż cię pierdyle. Dobra, przyjmijmy Callejon, skoro już tutaj jesteśmy, to ich obsłużę. Najlepiej jak potrafię. Niech mi wszyscy o tej samej godzinie się pojawią. Lubię takie challenge, że wiecie, żeby zdążyć, nie? Ale nie lubię, jak nie zdążę. Lorena Martinez znowu czegoś cena. Na litość Pana Boga, ty. No dobrze, mamy 14 zaplanowanych sprzedaży. Panienka trochę siana tutaj ogarniała. Ale że w Zatoce Słowian, słuchajcie, towaru zabrakło, to się teraz zdziwiłem. Ciekawe jakiego. No i to jest nadal właśnie to, na co ja, kurde, cały czas będę narzekał i marudził, że nie jest podawana informacja, jakiego towaru brakuje. Bo my przez to musimy się obładować całym towarem, jak kuźwa handel obwoźny jeździć i wrzucać im dopiero na miejscu to, czego im brakuje. A gdyby wyświetlała się taka informacja, byłoby o wiele, wiele prościej. No ale cóż, jak to mówią, nie można mieć wszystkiego. My jesteśmy na Callejon, ale zakładam, że tutaj część będzie jeszcze na tej wyspie, na archipelagu, z niewiadomych powodów. Więc będzie trzeba wrócić. Najprawdopodobniej. Ja chyba kupię chatkę, słuchajcie, żeby po prostu było nam łatwiej. Jeszcze się nie pojawili? O. No dobra. Mamy tutaj... czekajcie, zapiszę. Właśnie, by nie było tak hop, siup i hip hop. Dobra, tutaj mamy klienta jednego. Na amfunie. No to trzymaj. Dobra, i tu był chyba tylko jeden. Natomiast na tamtą stronę mamy dwóch. Aha, tam jest jeszcze jakiś. Gdzie on się tam... Dobra, teraz patrzę na tych schodach, czy nie siedzi, bo ostatnio to właśnie tak było. Nie mogliśmy, znaczy ja nie mogłem znaleźć, nie? Dobra, w końcu ruszam metę. Okej. Dobra, mistrzu mój. Lecimy z tym koksem dalej, co by nie było. Tych tutaj ja tu kuźwa, no ciężko mi jest namierzać, no. O, na moście siedzą. No pięknie, pięknie. To takie miejscowe to ja naprawdę uwielbiam. W cudzysłowie. Tam, gdzie policja. A. Jeszcze bliżej. Już miałem nadzieję, że może to tam. No, jasne. Tak, pewnie i tak. Dobra, część pewnie jest w barze. Bo to też taka ulubiona miejscowa była. O, już się patrzy na zegarek. Right on time. Proszę cię uprzejmie. Dobra, ten jara niewidzialne cygaro. No można i w ten sposób. Wysy nie wiadomo czego chce, a ten jest nasz. Dobra, gitarka. A co wy tak... Wszyscy machacie. Tak, proszę pana, no ja zawsze punktualny, nawet wtedy, kiedy się spóźniam, to oznacza, że tak miało być, że to jest przeznaczenie.
Obczęstuje, pewnie, że tak. Czemu nie? Im nas więcej, tym weselej. Marynia, trójeczka. No to proszę. No i okej. Ciśniemy dalej, tu już nikogo nie znajdziemy. Zobaczmy, jak to dalej polecieć. Gdzie oni tu kuźwa stoją? Co to za miejscowa jest? Tutaj jeszcze mamy miglanców. To też ich można obsłużyć. Poczęstować. O, no, opium w końcu ruszam. Już dawno opium nie ruszałem. Także ciekawie. Dobra. A panienka by czego chciała? Metka. Dobra. Teraz sobie kompleksowo mamy tutaj cały ten towar. Kurcz. Wy obstawiacie, słuchajcie, że w dodatku mogą wejść dropsy. Nie? Ciekawa teoria. I zainteresowało mnie to. Także możemy obstawiać, słuchajcie. Nigdy nie masz pewności. Ile razy ja to będę powtarzał, kuźwa? Do znudzenia. Tam mamy jednego. Chyba. O ty synu, ale się ich... Gangus sobie stoi. Nie wiem, może to ochrona tutaj lokalna. Ty naprawdę potrzebowałeś sporo czasu, żeby dojść do wniosku, że chciałbyś mnie zaczepić, kuźwa, idioto. Amfunia. Opium 2 gramy. Bardzo ładnie. Dobra, zobaczmy, jak to dalej tam polecimy. A nie, zobaczcie, nie ma na archipelagu klientów. A to ciekawe. Wszyscy tutaj się skoncentrowali? Okej. No dla mnie to lepiej. Dla mnie to zdecydowanie lepiej. No dobrze. Tutaj też fajne jest to przejście z uwagi właśnie na fakt, że policja tędy już nie pójdzie. Amfunia. A co, pani taka samotna tutaj była? O kurde, popatrz, no. Ej, ale mam jeszcze klientkę, albo klienta, bo nie wiem. W takim miejscu, do którego trzeba będzie dobiec. A tego miejsca to już kompletnie nie lubię, bo tutaj patrole chodzą. Meta. I tu trzeba uważać. No ale zawsze można dać nogi za pas. I uciec miglancom. O, masz, o wilku mowa. Łoś ty, panie mój. Się nadziać można. A co on tak pojedynczy patrol teraz? Co? Mają braki w policji chyba. Albo milicji. O Jezusie kochany, co tu się... Wow. Słuchajcie, no. Iluż tu klientów. Panie, masz, bo powiem szczerze, ja tu i tak przybiegłem, żeby się schować w sumie. Ale nawet dobrze się złożyło, bo pana obsłużyłem. A resztę mogę obczęstować. No jestem, dzień dobry. No jak so long, no proszę pani, no. Jest kolejka. No, a tamta, że za długo, ten, że w samą porę. Się kurna, zdecydować nie mogą. Glance. Tam ktoś macha może? O, macha. Proszę bardzo. Przy okazji udało się grę zapisać, więc bardzo dobrze. Jak ja tych klientów tutaj tak namnożę, to będzie ciekawie. Pamiętacie, jak chciałem kupić tę chatkę? To byśmy się wbili dokładnie tak samo, jak kuźwa z tą chatką tam w Zatoce Słowian.
Bo ona ani tam linii telefonicznej, ani wody nie ma. Dobra, kto jeszcze został? Wszyscy obsłużenie, tylko że samochód mam po drugiej stronie, cholera. Ejejej, no i tak de facto... No weź się, kurna się walcie, no. I idę stąd. Policaje ciągle. O, masz. Tutaj to oni chyba nie dojdą, nie? Chyba nie dochodzili tutaj. Proszę. I tu mam funia. Proszę. Kalihon, najlepszy gówno ever. No i bardzo fajnie. Tylko ta reputacja, to tak powiem szczerze, mi teraz to nie wiem do czego jest potrzebna, bo... Tak na dobrą sprawę, to my już tu mamy maksymalną ilość gwiazdek, więc... jak myślicie? Czy to coś jeszcze daje? O kurna. Co to za żebranie? Dwa patrole i gangusy i oni się jeszcze ze sobą nie leją. I takie... Szczerze powiedziawszy, zdziwiony jestem. No ale tu mamy kolejnych nowych jakby klientów, więc od razu ich obczęstuję. Czemu nie? Amfunia, trujeczka. Trujeczka, trujeczka. No bless you, bless you. Uźwa, znowu tamten, dawaj szybko. Ty naprawdę chcesz w baniak dostać, kurna, no. Spierdalaj. Dobra. Jeszcze tutaj powinni się zrespić, ale widzę, że ich nie ma. Tam nasz człowiek stoi. Także na razie bezrobotny. I tutaj też jest miejscowa. Także jeszcze można na Kalihon obstawić ludźmi. I tu w sumie byłoby bardzo blisko naszej tej kryjówki. No ale... Jak na razie... My tutaj nikogo nie przypisujemy. O! Proszę uprzejmie, któż to się pojawił? 17 gram Marysi? Pewnie, bierzemy. A! Cholera. Ale Jamal to dopiero na 9. dnia jutrzejszego. Niestety, bo już dzisiaj no za późno go kliknąłem, cholera. Jakbym wcześniej ogarnął temat, byłoby lepiej. Czy ktoś jest zielony z Kalihon jeszcze? To na razie nie wiem. Ale jak się tak na zapieprzam, to może się dowiem. Proszę Państwa, ja umawiam się z Pedro, ponieważ będę potrzebował od niego jakichś ludzików. Natomiast czy on nam da? Tego nie wiemy. Zapiszmy grę i chodźmy na to spotkanie. Jestem bardzo ciekawy, co z niego wyniknie. Jak na razie, jeżeli chodzi o pracowników, to Lanzo nie dał nam nikogo. A Pedro? A co to tutaj znaczy, ten paseczek, słuchajcie? Bo to jest dla mnie też niejasne, nie? Potrzebuję ludzi do pracy. Co to znaczy? On się tak napełnia, spada. No i co, napełnił się tylko tak. Dostarczone paczki, twój popyt. Czyżby on by chciał opium? Czyżby on chciałby opium? Czy nie wiem. Jak to interpretować? Ale Maryni bym mógł trochę mu dać. No zresztą wszystkiego mógłbym mu trochę dać. No mamy tego dużo. Dobra, zobaczmy. Minus 15 points, business query. Ej, no. Aha. Failed negotiation. No dobrze.
nie udało nam się ponegocjować warunków, a pracowników też nie dostaliśmy. Może znam kogoś, no ale kurna, no znasz kogoś i nie dałeś, ty. No nic, proszę Państwa. Jak to powiedziałem, nie można mieć w życiu wszystkiego. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.